I przystępujemy do montażu trzeciej warstwy, która jest dla nas bardzo istotna, ponieważ tutaj musimy przenieść wymiar również narożników, które pojawiają się przy oknie. Rozpoczęliśmy montaż od połowy panelu. Przypominam, dlaczego? Ażeby elewacja miała większą sztywność. Tu mamy zamontowaną półpołówkę, pełen panel, połówkę. Dzięki temu elewacja ma większą sztywność. Musimy teraz przenieść wymiar fugi na ten profil, po to, żeby wiedzieć, jak wyciąć narożnik. Przenosimy sobie poziom fugi. Następnie przykładamy narożnik, żeby sobie zaznaczyć, w którym miejscu wypada to łączenie fugi. Mamy już przeniesiony wymiar. I teraz od tej linii do krawędzi musimy sobie wszystko pomierzyć i ze spokojem wyciąć. Następnie zgodnie z zaniesionym wymiarem przecinamy przecinarką kątową, ścienką tarczą. Uzyskujemy oczekiwany kształt, który przymierzamy do wnęki okiennej i w zasadzie w ten sposób uzyskujemy już docelowe wykończenie. Górną krawędź wnęki okiennej również będziemy wykańczać za pomocą narożników zewnętrznych. W tym celu w pierwszej kolejności musimy pobrać wymiary. Wymiar zewnętrzny od krawędzi narożnika do krawędzi narożnika, jak i również wymiar wewnętrzny od wewnątrz narożnika do wewnątrz narożnika. W przypadku wymiaru wewnętrznego należy dodać po 1 cm z każdej strony na zakładkę. Zakładki. Mamy tu już przygotowane takie narożniki, które zostały w właściwy sposób wycięte. Mają wymiar zewnętrzny i wymiar wewnętrzny, do którego zostały dodane po 1 cm z każdej strony. W kieszeni montażowej, która będzie u góry, należy wykonać takie drobne otwory odwadniające, które będą odprowadzały wodę z elewacji. Tak, żeby woda wydostawała się na zewnątrz elewacji, a nie pod elewację. To są takie drobne zrobione otworki. Widać, że wygląda to estetycznie, więc można przystąpić do przytwierdzania.